Założę się, że Erend stoi za wygnaniem Derwala. W końcu Oseramowie zawsze trzymają się razem. Widziałem to już 4 razy. Kłopoty zawsze sprawiają ci, po których najmniej się tego... Na słońce, oby jutrzejszy dzień był lepszy. Cholerni Osteramowie powodują napięcie. Mam oczy otwarte. Aloy, co sprowadza cię do Południka? Zagrożenie. Hilis dowodzi legionem fanatyków, zwanych Zaćmieniem. Niedługo zaatakują od zachodu. Wraz z armią starożytnych maszyn bojowych. Ale nie to jest najgorsze. Przyniosą jakiś umysł, boga, demona, maszynę. Sama nie wiem co. Nazywają go Hadesem. I nie zależy mu na Południku. Pragnie iglicy. A kiedy tam dotrze, to wyślę sygnał, który przebudzi więcej maszyn, więcej niż zdołamy pokonać. I będzie po wszystkim. Nie można do tego dopuścić. Staram się zrozumieć, ale odpowiadam za Południk. Południk nie jest celem. Musisz chronić iglicę. Może należy wykorzystać straż? Tak, poślij ich do iglicy. Erend zna Aloy i nie zakwestionuje rozkazu. Każ Straży Miejskiej umocnić zachodnią grań. Będą mogli bronić i Południka, i Oświecy, gdzie jest iglica. Aloy, pozwól, że przeproszę za swoje zachowanie. Po tym wszystkim, co się stało z Ersą, nie byłem sobą. Jeśli mamy walczyć na krawędzi życia i śmierci, wolałbym, żebyś mi wybaczyła. Wybaczam ci. Tylko nie myl mnie z nią więcej, proszę. Nawet król może zrozumieć swój błąd. Dobrze. Cieszę się, że mamy to już za sobą. A teraz przygotowanie obrony zajmie dużo czasu. Proszę, powiedz mi, co wiesz o naszych wrogach. Wszystko. Nie wiem, jak ze wszystkim, ale powiem ci to, co mogę. Ruszaj się. Byle szybko. Panika w mieście tylko stworzy nowego wroga. I pokazujcie mi każdego nowego przybysza. Co by było, gdyby cię nie było, by obronić? Ach, Aloy. Na umocnieniach grani i przy iglicy trwają przygotowania. Wieści rozesłano po całym królestwie. Sojusznicy ofiarowali pomoc. Jedni za Południk, a inni za okruchy. Ale wielu przyszło tutaj. Dla ciebie. Dla mnie? Nie bądź taka skromna. A iglica? Jest tam Erend ze strażą? Naturalnie. Zderzają się napierśnikami i ćwiczą okrzyki wojenne, jak sądzę. Pod iglicę przybyli również członkowie Nora. Odrzucili ofertę audiencji u króla. Spróbuj z nimi porozmawiać. Dobrze. Grań będzie linią frontu.
Działa tam nasza straż? Tak, wzmocniona siłami nieregularnymi, o których mówiłem. Armaty Oseramów, które zbombardowały mury Południka, teraz nas obronią. Zapraszam na obchód umocnień. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać na atak. Właśnie. Nie lubię tego uczucia, ale nasi zwiadowcy w Znaku Zmierzchu donoszą, że na zachodzie jest spokojnie. Więc, jeśli masz coś do zrobienia gdzie indziej, wykorzystaj ten czas. Poza tym, udało mi się załatwić ci mieszkanie Olina Delversona. Możesz tam spać, jeśli ci się uda. Prowadzi. To nie towary, to artykuły pierwszej potrzeby. Doskonałe towary w Jak będzie? Oglądanie nie kosztuje nawet okruta. Podejdź! Obejrzyj moje towary. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać gdzie indziej. Jeden z Oseramów próbuje zabić Króla Słońca, a Nora ratuje mu życie. Petra! Oto i ona, gość honorowy. Wiedziałam, że coś w tobie jest. Wyklepana z materiału na prawdziwego wodza. A nie mówię tego każdej Nora, co wpada do miasta. A często się to zdarza? Musiałam zbudować mur przed nimi. Dobrze, że jestem uparta. Brakuje mi naszych rozmów. Marat kazał mi sprawdzić miejski arsenał. Stan broni całkiem niezły. Jak to u Oseramów, nie? Były prawdziwą ozdobą kuźni sprężyny, więc jeszcze większą dumą je ulepszyłam. Mogę spróbować? Każdy chce spróbować. Bardzo proszę. Te cele powinny być nieco mniej waleczne niż tamci bandyci. Naprawdę szerokowani. Nie trzeba nawet celować. Dobrze idzie. Następny cel.
To jest groźna broń. Musiałem wziąć zmianę za brata. Aloy! A nie mówiłem? Mówiłeś, Ted. Ale przecież byłeś ranny, wyleczyłeś się? Tak szczerze, to gdybym walczył, pewnie bym zginął. Ale bez obaw. Zostawię to innym, Nora, w iglicy. Dlatego mam zapasy. Kardża mianowali mnie honorowym kwatermistrzem, cokolwiek to znaczy. Brzmi imponująco. Nawet mi się podoba. Będziemy rozstawiać broń i lekarstwa pod tymi sztandarami. Może ci się potem przydadzą. Aloy, gdy weszłaś do góry, czy bogini dała nam szansę? Nie musiała. Wiem, że możemy tego dokonać. Może i tak. To miejsce... Wszystko w nim jest inne niż na Świętej Ziemi, prawda? Byłem strażnikiem za poprzedniego króla. Zupełnie inne czasy. Przybyłaś walczyć. Musiałam przyjść. W czasach krwawych łowów był tylko jeden rzeźnik Kardża gorszy dla Nora niż Zaid. Hilis. Stanę przeciw każdej jego armii, nieważne jak wielkiej. Dla terroryzowanych Nora, dla siebie i dla mojego ojca. Zatrzymamy go. Obiecuję ci. To wiele znaczy, zwłaszcza teraz. Dzięki tobie Święta Ziemia się otwiera. Jeśli wygramy, wrócę do domu. Zobaczyć znowu Jana. Jestem z tobą. Aż do końca. Geneva, wróciłaś do służby. Więc to ty stoisz za całym tym zamieszaniem. Sprawiłaś, że nasz umiłowany Król Słońce w końcu wyciągnął swój miecz. Król potrafi być zawzięty i sprawiedliwy. To dobry człowiek. I mądry też. Kazał Maradowi ułaskawić moich więźniów, jeśli będą walczyć za południk. Oczywiście wszyscy zaraz się zgodzili. To było do przewidzenia. Z twoim darem przekonywania? Nie wątpię. Ha, tym razem im się upiekło. Ci, co ośmielą się zaatakować południk, nie mogą liczyć na wyrozumiałość. Niech słońce świeci ci w plecy. Czy to nie on? Z bitwy nieustraszony? Nie ma... Neil? Aloy. Powiedzieli mi imię, a ja mówię, włosy jak plama krwi, twarda jak szczęki złomiarza. Myślałem o naszej rozmowie. Za każdym razem, gdy rana od ciebie szarpała żebra. Nie zadałam ci żadnej rany. Nie żelazem. Ale przebaczę. Pojedynek to przelotna radość. Gdyby jedno z nas skończyło z drugim, sporo byśmy stracili. Oczekiwanie na przelaną krew. Niczym zgrzyt ostrza na kościach. Wiesz, ciężko mi cieszyć się z tego spotkania. Ale potrzebuję cię. Ta bitwa będzie ciężka. Ciężka? Szanse na zwycięstwo są raczej bliskie zeru. I zgłosiłeś się? W sekwencji, jak tu się oprzeć? Już nie lubię się chwalić. Zwrócić uwagę.
bogowie stracą Derwala w drodze. Od zarania dziejów żyjemy pod tym samym słońcem. Wyobrażasz sobie... To miejsce... Wszystko w nim jest inne niż na świętej ziemi, prawda? Jesteś myśliwą z Gaju Banug. Ja ciebie też pamiętam, Nora. Maszyny przebudziły się tuż po twoim przybyciu. Wściekłe, walczyły. Cóż, to nie była moja wina. Nie, dziękuję ci, Nora. Tej nocy postanowiłam, że już nie wrócę do Banur. Że ruszę, aby zapolować na tych ziemiach. Bardzo dużo maszyn, nawet demony. Dziwne, pajęcze kształty, bez niebieskiego światła. Martwe, które trzeba ponownie zabić. Nasi wrogowie odkopali całą armię. To armia. Tak, po to przybyłam. Dobrze, poczekam. Jest wyższa niż najwyższe drzewo. Każda w tych swoich falbankach wyglądają jak indyki. Ale jest ich tak wielu, a nas tak mało. Nie z nimi walczymy. Nie dzisiaj. Dość tego. Nadchodzi. Namaszczona. Dowódczyni. Dowódczyni, wyglądasz nieswojo. To nie jest miejsce dla Nora. Dla mnie też nie. Mam zamiar stanąć do walki z metalowym diabłem, chociaż należę do świętej ziemi. Złodźga mnie tutaj niczym ostrze strzały. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie przepraszaj. To się skończy. Moja włócznia, moje słowo. Witaj, Aloy. Nie. Nie kłaniać się, namaszczona tego nie lubi. Nie lubi też, kiedy nazywa się ją namaszczoną. Dobrze, że tu jesteś, Varl. Dałem słowo. A co sądzisz o południku? Zobaczyłem wiele nowych rzeczy, odkąd cię poznałem. Dziękuję ci. Co się dzieje? Chcesz wiedzieć? Dobra. Jestem w nieczystej, obcej krainie, broniąc niewiernego, dziwacznego dla mnie miasta przed czymś kompletnie niewyobrażalnym. A ty, po wszystkim, co się stało, czego dokonałaś,
Czuję, że powinienem paść na kolana i wielbić cię, ale wiem, że tego nie chcesz. O, musi ci być naprawdę ciężko. Dzięki, że przestrzegłeś Nora, by się nie kłaniali. To naprawdę ostatnia rzecz. Przesadzasz. Dołączyli do walki, bo namaszczona ich wezwała. Dlatego przybyłeś? Nie. Ja przybyłem, żeby cię ujrzeć. No i trzeba walczyć z metalowym diabłem, bo tak mówi bogini. Albo ty tak mówisz. Myślę, że obie się cieszymy. Dobrze, że tu jesteś. Ja też. Co to za goście? Mówią na siebie zaćmienie. Co to w ogóle znaczy? To kiedy księżyc zasłania słońce, durniu. I to ma niby być straszne, czy coś? Nie wiem. To byli Kardża, a Kardża zawsze marudzą o słońcu i cieniu. Jak to byli Kardża, to jacy mogą być mocni? Tak, najlepsi mają jakieś piórka. Powyrywamy im je z tyłków. Nie bądźmy zbyt pewni siebie, chłopaki. Aloy, do czego doszło? Gotujemy się do walki. Tyle, że tym razem tych złych jest o wiele więcej. Z czym się zmierzymy? Nie jestem pewna, ale będzie ich wielu i będą mieli maszyny. Jeśli się przedrą, nie tylko Południk upadnie. Cały świat będzie wtedy stracony. To poważne. Walka w sam raz dla nas! Co nie? Gdzie zawsze walczy straż? Na pierwszej linii! A czemu? Za lepsze niż żelazo! I co tu będziemy robić? Walić w nich jak włosy nie będą stać! To jest! Słyszysz? Nikt nie wygra ze strażą. Walczymy za Południk. I za ciebie. Dzięki, Erend. Arsa byłaby dumna. O ile wygramy. Zaraz się zacznie. Mieszkanie Olina sprawia wrażenie pustego. Powinnam iść spać, czy może o czymś zapomniałam?